Nazywam się Oskar Brzostowski i ogólnie opowiedz coś o sobie. Wszyscy się śmieją, że sport mam po tacie, a muzykę mam po mamie, gdyż mam pracę w szkole muzycznej, a tata grał zawodowo w piłkę w ekstraklasie. Większą frajdę sprawia mu asystowanie przy bramkach niż nawet same gole. Tata chciał zawsze, żebym grał na bramce, ale mam lepszych bramkarzy w drużynie, ja robię swoje po prostu w polu. Jestem z niego dumny, naprawdę. W piłce, że jest liga, punkty się zdobywa, operacja jest na tobie. To mnie nauczyło, że masz jeden występ, musisz dać po prostu z siebie wszystko. Ten stres, gdy jestem na scenie, mija. Ale jest nadal ta adrenalina, która sprawia właśnie, że jestem taki po prostu zadowolony. Trzymaj się, Oskar, wierzę w ciebie. Będzie dobrze. Trzymaj się, może. Może być mnóstwo publiczności, duża scena. Tak, jemu publiczność nie przeszkadza, jemu publiczność pomaga. No jestem bardzo z niego dumna. Masz technikę dobrą, masz fajną barwę, jesteś ośpiewany, dobrze wyglądasz, wszystko się zgadza. Brakuje tylko tego, żebyś wyszedł na scenę i opowiedział historię. A to właśnie emocje pomagają w śpiewaniu. Dokładnie, brawo dla ciebie. Widzę, że wnioski z próby są wyciągnięte. Tak. Zamknij sobie oczy na chwilę, wyobraź sobie tą osobę i skup się na tej historii. Dziękuję, dobra? To jest taka koleżanka właśnie. Na jest taka koleżanka? Tak. No to panie, zaśpiewaj jej, proszę, leć dalej. Dziewczyny? Zawsze jak śpiewałem, to zawsze mówił, że bardzo ładnie. Cześć, Oskar. Dzień dobry. Siemanko, jak tam? O, dobrze. Bez stresu. Jakiś chciałam ci zaimponować teraz, chyba Zidane. Jakiś francuski piłkarz robi tak, że w ogóle, żeby taką jakąś strunę czy coś takiego i potem puszcza wszystko. Nie wiem, czy to ma sens, jak chcesz, to możesz to ze mną zrobić. Struna i puszcza. O, jakoś tak, coś takiego. Dobra, idziemy. Będzie super. Wasz człowiek wchodzi na scenę, proszę bardzo. Kategor Zidane. Aż tak? People say we shouldn't be together. Too young to know about forever. I say they don't know what I talking about. It's too slow, it's only getting stronger. So I don't wanna wait any longer. I just wanna know that the world is your mind, girl. Yeah. Hey. Oh, they don't know about the things we do. They don't know about the night of views. When I met you, we they only knew. Yeah, we just feel like jealous of us. They don't know I'm probably all night. They don't know I'm waiting all my life. Just a funny load of fears. It's getting better, keeps getting better, cause I'm your girl. Ma, no, nie, no, nie umiem rozszować, to jest ten typ. Hey! Przyzwyczaj się po Przyzwyczaja się do tych pism. Witamy tak. W The Voice Kids. Z Cześć. Grubej rury tutaj wszedłeś, wiesz. Jak masz na imię? Mam na imię Oskar. Masz Cześć, na imię Oskar. Ile masz lat, Oskar? 15. Nice. Chłopie, i co? Ile ty śpiewasz lat? Śpiewam od pierwszej klasy, czyli jak miałem 7 lat. Czyli połowę życia ponad już. No w sumie, no. No, no. No, 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 no,
jak miałem 15 lat, taki byłem na tych scenach, też próbowałem lekki uśmiech, taki, żeby wydawało się, że się nie stresuję, ale jednak w środku tam tylko to by się udało i to jest jakby lepszy start, więc dziękuję bardzo. Ja się... Zaraz dźwigniesz to, spokojnie dźwigniesz to. Chodź do mojej drużyny, powiem ci, co masz robić dalej z tymi ludźmi, bo ja już to przeżyłem, wiesz? Słyszałeś, co powiedziałem? Nie. Yeah, dobra. Masz głos, masz prezencję, no świetnie wyglądasz. Ja już cię widzę w swoich teledyskach po prostu, oczami wyobraźni. O, skleo będziesz tam, wiesz. A powiedz... Ja mówię, tak kocie ruchy, me. A tak... Oskar, ja ci powiem tak, ja ciebie też widzę, ale nie w Kleo teledyskach, tylko w swoich teledyskach. Wydaje w twoich teledyskach? Tak, w twoich, swoich własnych teledyskach. Jest przed tobą kariera i nie traktuję ciebie, nie patrzę na ciebie jak na dzieciaka, jak na chłopaka, tylko patrzę na ciebie jak na młodego mężczyznę. Jeżeli masz ochotę zasięgnąć kilka porad i anegdot od doświadczonych wujków, troszkę starszych od ciebie, będzie nam bardzo miło prowadzić cię w naszej drużynie. Zapraszam cię z całego serca. Oskarze, to jest twoja chwila prawdy. Zastanów się, jaką decyzję podejmiesz, która wpłynie na twoje losy w tym programie. 4, 3, 2, 1. Ja to w ogóle się cieszę, że ktoś się odwrócił. Ale 3. Muszę wybrać. No musisz. I po prostu wybieram Dawida. Super, witam cię serdecznie. Bardzo mądry chłopak, bardzo dobrze zaśpiewał. Przypomina mi siebie sprzed lat. Taki chłopak, który na scenie się uśmiecha podczas śpiewania, ale pomiędzy tymi uśmiechami można zobaczyć bardzo dużo stresu, który pokonał. Piąteczki tutaj zbijaj, bo to twoi ludzie już są. Zawsze jak widziałem, oglądałem wszystkie odcinki, no to kręciło mnie właśnie to studio, to wszystko. Kurde, ja muszę tam wystąpić kiedyś. Znaczy, no takie było oczywiście jedno z moich marzeń, no i właśnie się spełnia. Gol, gol, gol!